Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie, na kolejną dawkę szachowych emocji. Proszę Państwa, dobiegła końca runda szósta obecnie trwającego turnieju kandydatów. To wszystko ma miejsce w Madrycie. Ośmiu najlepszych, można tak powiedzieć, szachistów na świecie bierze udział w turnieju, który wyłoni zwycięzcę. A zwycięzca będzie miał prawo stanąć do meczu o szachowe mistrzostwo świata z Magnusem Carlsenem. W ostatnim meczu był to Jan Nepomniaszczyk, moi drodzy, który w tym turnieju jest liderem. Jest liderem, oczywiście jeśli chodzi o tabelę, kto jest na którym miejscu, ma ile punktów, to powiem pod koniec, nie będę tutaj nic spoilował, natomiast ja Wam przedstawię, moi drodzy, właśnie partię Jana Krzysztofa Dudy, w sumie na odwrót, bo Jan Krzysztof akurat gra tutaj czarnymi, białymi gra Nepomniaszczyk, a czarne bierki należą do naszego orła białego Jana Krzysztofa Dudy. Po rundzie piątej Janek miał 50%, czyli miał 2,5 z 5, wszystko remis, wszystko solidnie tam remisował. Było kilka momentów, kiedy mógł docisnąć, ale to wiadomo, łatwo się mówi, trudniej zrobić. Tempo wynosi 2 godziny, moi drodzy, później po 40 minutach jest dodawane 60 minut, a później jeszcze po 20 posunięciach jest dodawany czas po raz kolejny, plus 30 sekund inkrementu, więc czasu jest dużo, niemniej jednak wpada się w niedoczasy. Firuszda na przykład był na niedoczasach już niejednokrotnie. Ciężko tutaj z jego time managementem, chociaż u Jana Dudy też tutaj w tej partii był mały problem. Dobra, jak to wszystko się zaczęło, jesteście pewnie ciekawi. Skoczek F3 ze strony Jana Nepomniaszczyka, moi drodzy. Janek walczy z liderem, więc trzeba się tutaj spiąć. Skoczek F3, bardzo elastyczne posunięcie, jest to otwarcie Retiego. Jeszcze nie wiadomo, w którą stronę w ogóle białe się będą rozwijać, gdzie będą roszowały, to jest jedna wielka zagadka. Wiadomo tylko tyle, że skoczek grabi, moi drodzy, przestrzeń, kontrolując centralne pola. D5, oczywiście, jak widzicie, E5 było, było out of question. G3, goniec G4 i goniec, moi drodzy, G2. Zwróćcie uwagę na fakt, jak łatwo rozwinąć skrzydło królewskie. Tak naprawdę czarne nie są w stanie nam w żaden sposób przeszkodzić, w sumie i analogicznie, żeby wykonać tutaj strukturę domku i po prostu zroszować. W tym momencie poszło, moi drodzy, na posunięciu są czarne. Poszło E6 z uwolnieniem potencjału czarnopolaka, no i roszadka. Jak widzicie, struktura domku jest, fianchetto królewskiego gońca, król zroszowany, wszystko się trzyma, gra i buczy. No i tutaj czarne muszą zdecydować, gdzie będą chciały się rozwijać. Prawdopodobnie skoczek F6, prawdopodobnie wyjście gdzieś gońcem do gry i roszadka. Skoczek BD7 granie to tak, do centrum, aktywnie. Tak samo i białe będą musiały się opowiedzieć, co będą robiły z pionami C, D i E. To często przyjmuje postać takiej obrony królewsko-indyjskiej. Czasami gra się też D4. Czasami można też poszukać, moi drodzy, ustawień typu z C4. Tym bardziej jak mamy sfianchettowanego, to jak mamy tutaj gońce na długiej przekątnej, to chcemy zagrać C4, tak? Tak jak analogicznie C5 chcą zagrać przy gońcu na G7 czarne. Skoczek tutaj na D7. Idea jest taka, żeby być może przygotować C5, być może wspomóc tego skoczka tutaj i jakieś posunięcie finalnie przeforsować, moi drodzy, na polu E5. To jest możliwe. Elastyczny ruch. H3. Nepo wyjaśnia gońca i ten goniec może wybić, może odejść tak naprawdę, bo tutaj, jak widzicie, ma troszeczkę ciasno. I ten goniec w tej partii będzie figurą, która nie będzie stała optymalnie. A jedna figura stoi źle, cała armia stoi źle. Słowa Magnusa Carlsena. D4. Bierzemy pod kontrolę pole E5, moi drodzy. Skoczek z G na F6. Na spokojnie rozwijamy figury C4. Ruch, o którym wcześniej wspominałem. To zostało pobronione solidnie. Goniec jest poza łańcuchem pionu, więc nikt tutaj klaustrofobii się nie nabawi. C, D, E, D. Tutaj troszeczkę przycina, ale to nic. I skoczek myknął na E5. Mamy jakby atak indyjski, wariant Keresa. Nie będę się tutaj mądrzył, bo tych struktur jakby nie znam, nie grywam ich, nie jestem tutaj żadnym specjalistą. Niemniej jednak fianchetto gońca ustawiam, wy również, więc tutaj jakby tajemnic wielu nie ma. Skoczek wszedł do centrum, proponuje wymianę. Tutaj poszło bicie, bicie, no i skoczek, moi drodzy, jest pod biciem. Skoczek wskoczył na E4 i teraz pytanie, czy chcemy oddać tak potężnego gońca za skoczka? Prawdopodobnie nie poszedłby w to żaden arcymistrz, bo to jest obrońca, moi drodzy, tutaj pól przy królu, a tym samym oczywiście silna figura. Dlatego ten skoczek tutaj póki co, moi drodzy, stoi nieźle. Oczywiście
próby jakiegoś F3 gubiłyby pionka, więc ten skoczek stoi całkiem dobrze, a tu jest ustawiony klin przeciwko gońcowi. Jak na razie Jan sobie radzi naprawdę nieźle. Skoczek D2. Naciskamy, grozi, moi drodzy, wygranie pionka. Bicie, bicie, bicie. Więc tutaj trzeba jakby zareagować. Opcją było C5, opcją było, moi drodzy, F5 rzekomo też, żeby dodatkowo protekcję zapewnić dla tego gościa malinowego. Jeżeli bicie w przelocie, ruch magiczny, który znacie, to odchodzimy, tak? No i ten goniec zawsze ma gdzieś tam powrót, moi drodzy, na F7. To jest dosyć istotna kwestia. F5 jednak nie poszło, tylko poszło bicie na D2. Ruch, który pomaga troszeczkę w rozwoju tutaj, białym, jakby nie było, przejmują kontrolę nad tymi dwoma dosyć istotnymi diagonalami. O, to miałem powiedzieć. Goniec C7, roszad. Taki plan mógłby przyświecać. Tu goniec C5 poszło. Goniec C5, żeby wprowadzić gońca na aktywną przekątną, podwiązać pionka. Jak najbardziej solidnie. Tylko że problem z tym gońcem jest taki, że może być natychmiastowo zaatakowany. Wieża, moi drodzy, C1, goniec podwisa. I naturalna reakcja byłaby goniec B6 teraz. Tylko pytanie, czy to jest ruch poprawny. Na goniec B6 wchodził goniec B4. Niemożliwe jest zagranie C5, a tym samym goniec łapie przekątną, a tym samym uniemożliwia nam zrobienie roszady. I to może być już jakiś plusik, już jakiś tam atucik dla białych. Dlatego też Jan Krzysztof Duda rozsądnie hetman E7, żeby tak naprawdę uniemożliwić B4 i żeby właśnie nie było możliwości przechwytywania przekątnej ze strony białych. Król w tym momencie H2. Dobre posunięcie prewencyjne. Tutaj się już rozwiązał, a plan jest prosty. Jaki plan ma tutaj Nepomniaszcz, jak myślicie? Gdzie będzie atakował? Będzie atakował tam, gdzie jest silny. Będzie atakował, moi drodzy, na skrzydle królewskim. Tak. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że goniec stoi źle, to ruchy G4, goniec G6, F4 i dojście tutaj jeszcze gdzieś tam wyżej, być może do F5 finalnie, są jakby narzucają się, są dosyć naturalne. Król H2 przygotowuje ten cały tutaj zamach stanu. Krótka roszada ze strony Jana Dudy, no i G4. I goniec jest taki niby tutaj aktywny, ale w tym momencie F4 jest jechane. F4 jest jechane, no i tutaj jakieś groźby zamknięcia gońca. Pytanie, co tu robić? H6, H5 to ruchy, które przychodzą do głowy, ewentualnie goniec E4, który był rozważany przez tutaj komentatorów. Prawdopodobnie trzeba było się liczyć z biciem, bicie. Ta wymiana jest fair enough, bo ten goniec jest bardzo silny, jest też obrońcą króla, tak jak mówiłem. No i w tym momencie ciężko powiedzieć, kto tutaj stoi lepiej. No jest to słaby pionek. Biały stoi bardzo wysoko. Tutaj hetman cały czas musi niańczyć gońca. Jakiś goniec, znaczy hetman C2 z atakiem na tego gońca mógłby się pojawić. Prawdopodobnie wówczas moglibyśmy być świadkami ruchu. No właśnie, co tutaj zagrać należałoby? Bo to jest podwójny atak i to nie jest tak łatwo. Jakiś goniec B6 prawdopodobnie. Tylko że po goniec B6, moi drodzy, hetman po prostu leje 4, nie? Więc tutaj no, problematyczna kwestia. Być może Jan to liczył i mu to się nie spodobało po goniec E4, dlatego też zagrał H6 i w razie jakichś takich napadów na gońca, goniec H7, nic się nie dzieje. Nepo znowu wykazał się tutaj zrozumieniem pozycji świetnym. On wie, że potrzebuje w ataku hetmana i zagrał nim na E1, żeby rzucić go finalnie na G3 i wspomóc tutaj marsz pionów. Nie pchaj pionów spod króla, mówił trenerze szachowi. No nie pchaj, no weź się nie pchaj. To jest akurat jak najbardziej strategicznie dobrze realizowane. Czasami można. Król jest bezpieczny, tutaj nie można mu bezpośrednio jakoś zaszkodzić. Co prawda są tam przekątne, które mogą się finalnie otworzyć. Jest jakieś tam słabe pole H4, ale już hetman tam ma oko. To jest też taki jakby prewencyjny ruch. Wieża F. No powoli wchodzimy figurami do gry, tak? Janek tutaj czasu nie traci. Hetman G3 z planem wcześniejszym. I w tym momencie goniec H7. Prawdopodobnie goniec D4 był ruchem, który mógł przyjść do głowy, żeby tak naprawdę już napadać na B2. Tworzyć jakąś presję. Im więcej presji stworzymy, tym większa szansa, że rywal broniąc się będzie się po prostu gubił i się przewróci. Tak, gdzieś tam albo nogę podstawimy. Tu jednak goniec H7. Ten ruch tam był troszeczkę też krytykowany. No, odszedł spod jakichś tam napadów. Tak na dobrą sprawę. Idzie H4. No, falanga pionów toczy się, moi drodzy. Falangę Nepomniaszczego zmierza w kierunku króla Dudy. Wieża AD. No, centralizujemy figury. No, proste. G5, moi drodzy. Nie idą poprzez F5. Idzie G5. HG. Tak poszło w partii.
i goniec B4 ze strony czarnych. Wygląda na to, że ten atak nie jest taki groźny. Czy jest? Ten atak jest groźny. Te piony stoją wysoko i często ideą może być to, żeby zagrać F5, później E6 i po biciu tutaj upolować gońca, który tak naprawdę może za chwileczkę mieć problemy z przestrzenią. Ale to spokojnie, jeszcze nic takiego się nie dzieje. Teraz propozycja wymiany gońców. No tutaj uznał, że te gońce należałoby wymienić. Hetman się rozegra na hetmańskim i to jest całkiem spoko plan. Bicie na B4, hetman bije B4, ale idzie F5. Hetman jest odciągnięty tutaj tak naprawdę od całej akcji w centrum, bo tu się dzieje. Czy Nepomniachtchi podwalił piona na B2? On nie dba o piony, on atakuje. Kiedy atakujemy, musimy jakby realizować konsekwentnie swój plan. Ja mam z tym problem często, bo zaczynam reagować na to, co on chce zrobić, gdzieś tam zaczynam się bronić i to jest strata czasu. F5 idzie. Hetman leje B2. Kolejny pionek wisi, ale on o to nie dba i gra w tym momencie, moi drodzy, E6. To jest ten plan, o którym mówiłem. Bicie i wchodzi G6 i nie za bardzo wiadomo, jak tutaj zareagować na to. Można było oddać gońca za pionka tutaj. Można oczywiście było bić piona tutaj na E6. To, co poszło w partii, można było też tym hetmanem na B4 grać. Jeżeli chcielibyście w tym momencie zagrać to, no to oczywiście jest tempo na gońca. Jeżeli byście chcieli przykładowo zrobić miejsce dla gońca i zagrali królem na F8, co może przyjść do głowy, no to być może prosicie się troszeczkę o kłopoty, bo jest tempo na hetmana. Ten hetman tutaj na B2 nie stoi optymalnie. Tak? I później, jak hetman odchodzi, jest B7 strzał. A właśnie, problem X-y mogą mieć miejsce. Niemniej jednak, w partii poszło, moi drodzy, bicie i oczywiście G6 w tym momencie. G6 w tym momencie. No, nie ma co się modlić, trzeba bić F5, oddać tutaj na H7 i teraz było pytanie, co zrobić z królem. No jesteśmy bez figury, chociaż to są trzy piony za figurę, to też nie jest tak, że ten goniec został oddany za darmo. Za darmożkę. Prawdopodobnie lepsze było król H7, chociaż nie wygląda wizualnie dobrze, bo ten król jest jakby podatny na wszelakie tutaj ataki. Otwiera się po prostu linia H. Kontynuacja miałaby miejsce następująco. Wieża B1, bo o to chodzi, żeby ukarać pozycję hetmana, wziąć na B7 i tutaj straszyć. Hetman E5 mógłby zaproponować wymianę, bicie na B7. To jest spekulacja, to mogłoby pójść w partii. Wieża bije na E2, gońcem gramy na H3. Jeszcze jest troszeczkę gry, bo jeszcze tych pionów jest, moi drodzy, troszeczkę za ten materiał, czyli cztery piony bodajże za gońca. Pozycja rzekomo ze wskazaniem na białe, ale ciut. Tutaj król H7, przepraszam, H8, mówi ustawię się tak, żeby pionek był moją tarczą. Tak, będę miał tutaj po prostu osłonę. Tylko ten pionek może być problematyczny. I problematyczne może być to, że wieża za chwileczkę na B7 wjeżdża jak po swoje i pionek G7 jest słaby. Ależ pozycja nie do zazdroszczenia. Idzie oczywiście wieża B1. Tu w ogóle Nepo grał od ręki te ruchy. Podchodził, w ogóle tam ładził sobie ręce w kieszeni, przychodził, robił ruch. Janek myślał. Tam nie do czas, znaczy różnica 40 czy 50 minut w pewnym momencie była. W tym momencie poszło hetman F6, bo ten pionek wymaga protekcji. Bijemy rzecz jasna na B7. No i tutaj bezpośrednio leci pionek na mojej drodze E2. Wieża na siódemce, wieża na dwójce, jeszcze podwiązuje gońca. No co obusieczna jest gra, obusieczna. No tak, tylko wszystko się tutaj opiera na taktyce i na słabościach. A jedno z drugiego wynika w sumie. Taktyki nie ma bez słabości. Co byście zagrali tutaj w ogóle? Pytanie do Was. Co tutaj poszło? Jest tylko jeden ruch, który zapewnia przewagę dla białych i to nie jest bicie na A7. To jest bicie wieżą na F5. A, chodzi o odciągnięcie obrońcy. Możemy sobie to pobić. Wieża tak naprawdę nie wisi, bo wchodzi checkmate na G7, więc Lipton. I tu jest atak. Aha, czyli nietykalne, ale może atakować. No to jest nie fair. Ha. Hetman H6 z szachem. Ratują się tutaj czarne, ale król G1 i no nie ma. Nie ma możliwości tego króla dalej tam napadać. Można co prawda wziąć na A2. To są kolejne piony, to jest materiał, tak? Tylko, że tutaj wieża z B na F7. Konsolidujemy pozycję, no i tworzymy szereg gruźb, jakby nie było, tak? Król jest w niekomfortowej sytuacji. Co prawda jeszcze tam jakieś maty nie grożą, bo zawsze to będzie wybijane, tylko że problem jest z tym polem, bo za chwileczkę będzie wchodziło wieża G5 i docisk nieprawdopodobny na G7. Potrójny. Punkt G w ogniu. Ha. Tak, tu jeszcze wieża A1 szach, goniec F1. Koniec szachów na króla. Niestety. A ten król nie czuje się zbyt komfortowo. Tu jeszcze wolny pionek,
idzie, no wiadomo, wolny pion musi być pchany, d4 i to jest błąd. To jest błąd d4. Co należało zagrać rzekomo? No d4 jest tutaj sporo tutaj przewagi daje dla białych. Co tutaj należało zagrać? Pytanie, czy bicie tego coś daje? I wejście hetmanem z szachem. Czy tutaj coś mamy? No mało tego materiału i prawdopodobnie król f2. Moglibyśmy go szachować tutaj z przeróżnych tak naprawdę płaszczyzn, ale tego króla w końcu będziemy w stanie zasłonić hetmanem i no to jest droga jakaś, ale wolne to jest niestety. D4. Wieża g5. Potrójny nacisk na dwukrotnie bronionego pionka, proszę Państwa. No niestety. Co by się stało, jakby król teraz zdecydował się zabić na h7? To taka ciekawostka. No wieża z f, moi drodzy, bije tutaj. To jest w ogóle ma... No tu jest mat, tak? Tu jest mat, no króla mamy w siatce matowej. Tu już możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jakby to było. I kolejny błąd ze strony Janka. Niedoczas, presja, wiadomo, łatwo się pogubić. Hetman d6. Propozycja wymiany, którą oczywiście Nepo odrzuca. Ajajaj, problemy Jana Krzysztofa Dudy w tej partii. Hetman f2, najlepsze posunięcie. Najlepsze posunięcie. Tak naprawdę konsolidujemy się tutaj, zasłaniamy króla, bronimy jeszcze gońca i wspieramy wieżę. A g7 jak wisiało, tak wisi. Jak wisiało, tak wisi. Tu co prawda jeszcze, moi drodzy, hetman a3. Ciekawe próby, żeby być może tego pionka dalej jeszcze pchać. To jest jedyna nadzieja białych. Znaczy, białek, że Polaków. To jest jedyna nadzieja czarnych, powiedziałbym. No i tu, tak prowokacyjnie ciut, bo prawdopodobnie mówi, dobra, mam te 3 minuty, ale jeszcze pogram na takie sztuczki. Jakby się pokusił tutaj, to oczywiście wora tam bezpośrednio biały nie ma, ale można spróbować ten hetman e3 i zabrać ten potencjał tutaj ataku, związać po prostu hetmana z królem. Tu przytomnie wieża g3, no wszystko widzi skubaniec, wszystko widział w tej partii. Kurczaki. No. I po wieża g3, koniec partii. Nie ma co zbierać. Pungi 7 wisi, tempo jest podwójne, więc to spada, jak to spadnie, będzie po wszystkim. Partia mogła być kontynuowana. Załóżmy pchnięcie D3, wieża z GB na G7, D2 nawet, wieża G8 szach. Tam pamiętajcie, że jest pion, który wspomaga całą sytuację, grozi szachmat. Oczywiście jeszcze tam troszeczkę mogłyby się bronić. Mogłyby się bronić czarne, natomiast to się kończyło źle. Ajajaj, no zaskoczony Duda od początku w tej partii. Nepo idzie jak po swoje. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o wyniki, to Nepo mnie aż ci 4,5 punktu, proszę Państwa. Na 6 rund 4,5 punktu dzierży. Drugie miejsce ma Caruana z 4 punktami, a później 3 punkty mają tacy zawodnicy jak Hikaru Nakamura i Richard Rapport. Ding Liren 2,5, ten rzekomo faworyt, na którego stawiali tam, no nie idzie mu dobrze. Rękę do kandydatów to ma ten Nepomniaszczyk, trzeba przyznać. Rajabow z Dingiem mają po 2,5 i jeszcze Duda ma 2,5 punktu. No i na końcu Firuzja, ten kot szachowy, 19-latek z Iranu, reprezentujący barwy francuskie, ale okazuje się, że no nie idzie mu. Młody jest, stres, wiadomo. Trzymamy kciuki za Janka, wygrać raczej będzie bardzo ciężko, no ale to jest jego pierwszy występ, w ogóle jest to mega prestiżem już, że on tam jest, że on tam jest. No nic, czyżby Nepo zwycięzcą turnieju kandydatów? Jeszcze, moi drodzy, rund sporo, bo 14 rund łącznie, czyli 8 rund jeszcze, może się to wszystko powywracać. Trzymamy kciuki, kibicujemy, no i co? Dajcie znać, jak się podobało, od czasu do czasu będę te partie rezultatywne starał się wrzucać. Kłaniam się.